Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Moi drodzy, gromadzimy się w szóstą niedzielę okresu wielkanocnego, a także dzisiaj w Stanach przeżywamy Dzień Matki. Także tą mszę świętą chcę ofiarować w intencji wszystkich mam, wszystkich babć, wszystkich mam chrzestnych, wszystkich matek oczekujących i tych, którzy czują się matkami dla innych. I abyśmy godnie uczestniczyli w tej mszy świętej, wyznajmy przed Bogiem nasze grzechy. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie. Opiewajcie chwałę Jego imienia. Cześć Mu wspaniałą oddajcie. Powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twe dzieła. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Pana Chrystusa miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przeprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przekazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przekazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego. A również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, aż chciałoby się usłyszeć w Ewangelii, gdzie by była Maryja, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Matki. I no, łatwiej by było coś powiedzieć o Maryi. Ale tu też będzie nawiązanie do miłości matczynej, powiedzmy rodzicielskiej w ogóle. Dzisiaj słowem kluczowym jest słowo paraklet. I niektórzy możliwe, że nie wiedzą,
O co chodzi? Niektóre tłumaczenia mówią nam o pocieszycielu. I to nadal coś jest nie tak. I jak to wytłumaczyć? I żeby zrozumieć to, musimy też znać znaczenie słowa paraklet. Paraklet po grecku to wezwany obok. Ktoś, kto jest wezwany obok, żeby mówił w czyimś imieniu, czyli pełnomocnik. Łacińskie tłumaczenie mówi, i to już na pewno zrozumiecie, advocatus, czyli adwokat, czyli ten, który broni. I to też musimy mieć pełne zrozumienie tego, dlaczego potrzebujemy adwokata, po co potrzebujemy pocieszyciela. I to nawet nie jakiegoś innego, tylko Jezus mówi, ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta, pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Czyli Jezus sam mówi, że jest parakletem, jest ten wezwanym obok człowieka, jest tym, który ma pocieszać. Ale przed kim? Kiedy czytamy proroków Starego Testamentu, zazwyczaj oni opisują i dostają wezwanie od Pana Boga, aby pocieszał oskarżany lud, ten skruszony lud izraelski. I wiemy, że byli oskarżani o jedno i o drugie. I samo, nawet słowo oskarżenie jest pierwszym takim negatywnym zabarwieniem. Już czytamy w Księdze Rodzaju. Kiedy Adam z Ewą zjadają owoc, zrozumieją, że są nadzy. I kiedy Pan Bóg pyta najpierw Adama, to mówi, nie, to nie moja, i oskarża Ewę, to ona mnie skusiła. Wtedy Ewa też oskarża, mówi, to nie ja, to wąż mnie zwiódł. No i wąż nie mógł na nikogo zwieść, no bo to wiadomo, ale wąż był sam oskarżycielem. On oskarżył też o głupotę Adama i Ewę, że wy jesteście głupi, a jak zjecie ten owoc, to będziecie mądrzejsi. I od samego początku dziejów jesteśmy oskarżani przez właśnie tego złego, przez diabła, przez szatana. I wiemy, bo prawdopodobnie każdy z nas był oskarżany o coś i nie jest to miłe uczucie. Czy słusznie, czy niesłusznie, czy w miłości, czy w prawie, czy gdziekolwiek, poczucie oskarżenia nie jest czymś miłym. I dlatego tutaj Jezus stawia pozycję adwokata, tego pocieszyciela. On jest tym, który mówi w naszym imieniu. I to też, żeby lepiej zrozumieć, bo jak myślimy, że słowo adwokat, to czyli prawnik, ktoś bierze prawnika i tak dalej. Prawnik prawnikowi nierówny, bo prawnik to jest ten, który skończył prawo i może być adwokat, może być prokurator, może być sędzia, może być paraligą, może być, wiele jest rodzajów prawniczych. To możecie zapytać mojego brata, bo Kuba akurat jest prawnikiem, skończył prawo. I tak jak mówię, adwokat jest ten, który mówi za kogoś. Jeżeli obejrzycie różne seriale czy filmy i właśnie dzieje się rzecz na sali sądowej, to oskarżony nie mówi prawie żadnego słowa. To jest rola adwokata, który mówi w imieniu czyimś. I tak samo tłumaczy się to słowo advocatus i to słowo paraklet. To jest ten mówiący w czyimś imieniu, pełnomocnik, czyli ktoś ma pełne mocy wobec tej osoby, żeby przemówić. I żeby też chyba całkowicie dobrze, lepiej zrozumieć ten przykład, posłużę się przykładem księdza Pawlukiewicza. On akurat słyszałem w jednym jego kazaniu, mówił o filmie Jezus Chrystus, to chyba lata 60., jeden z pierwszych tych filmów, Zeffirelli'ego bodajże. I jest tam scena w jednym z odcinków, bo to chyba serial jest. I w jednym z tych momentów, kiedy on uzdrawia człowieka, który był ślepy od urodzenia. I w tym momencie, kiedy czytamy w Ewangelii, czytamy, że go oskarżają, kto popełnił grzech, że on jest niewidomy, czy jego rodzice, czy on. I no i żebrze przy bramie, Jezus go uzdrawia. On powinien się cieszyć, on cieszył się z początku, ale później faryzeusze, sadyceusze, wszyscy go oskarżali. Jak to możliwe? Pewnie to kłamałeś, pewnie coś tego i oskarżano. Jest scena, kiedy właśnie jest przy Jezusie, wyznaje wiarę w Niego i wychodzą oskarżyciele, faryzeusze i oskarżają go.
że ty jesteś kłamcą, że ty jesteś taki, taki, taki. I pod naporem tych oskarżeń aktor kuli się, pada na kolana, nie wie co robić. I po momencie podchodzi Jezus do niego, łapie go za ramię i takim wzrokiem jakby chciał powiedzieć: nie odzywaj się, nie mów nic, ja cię obronię. Bo my pod naporem oskarżeń, pod naporem grzechu, pod naporem tego złego, my sami nie jesteśmy w stanie się obronić. Dlatego Jezus został dany nam przez Boga. Był wezwany, żeby stanął obok człowieczeństwa, obok nas, żeby nas pocieszał, kiedy jesteśmy oskarżani, kiedy nas broni, jeżeli robimy coś złego. To jest prawdziwe wytłumaczenie słowa pocieszyciel. Słowa paraklet, ten, który ma nas bronić. I tak jak mówię, wracając, to rodzice, mama przeważnie, jest to osobą, która broni, chce obronić przed całym światem. Jeżeli nawet oskarżają niesłusznie swoje dziecko, kto stanie w obronie czy swojego dziecka? Jak nie matka, jak nie ojciec. No chcę porównać to tak, żeby nie dyskredytować także ojca. Bo w moim przypadku było różnie. Mama mnie broniła, tata mnie bronił przed mamą. Ale chodziło właśnie o to pocieszenie, że nawet w tym momencie swojego życia, kiedy czujesz się zdołowany, kiedy czujesz się w depresji, kiedy czujesz się po prostu tak, w takim dole, w takim bagnie, ty potrzebujesz drugiego człowieka. I tak samo Chrystus mówi, tak jak ja czynię, tak jak ja miłuję was, wy miłujcie siebie. I tak samo my mamy być pocieszycielami, parakletami dla innych, którzy nie dają sobie rady. Także módlmy się o to, właśnie ze wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, o to, żebyśmy my w sobie odkryli parakleta. A jeżeli nie mamy tyle siły, to żebyśmy wiedzieli, że Jezus był pierwszym tym parakletem, pocieszycielem i daje nam ducha prawdy, żebyśmy my mogli się bronić i wywalczyć tą miłość. Amen. Wyznajmy naszą świętą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmę Pismo. I wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych. A królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Prośmy naszego Ojca, którego objawi nam Jezus, aby Kościół naszego pokolenia zasługiwał na miłość Ojca przez wierność Chrystusowym przykazaniom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby Ojciec okazał swe miłosierdzie grzesznikom, którzy nie troszczą się o zachowanie nauki Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby ludzie obojętni religijnie otworzyli się wreszcie na Ojca i Jego Syna. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby Duch Święty Pocieszyciel oczyścił umysły i serca chrześcijan na swoje przyjście. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby wszyscy nasi bliscy zmarli cieszyli się oglądaniem Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy Ty się też za wszystkie mamy, babcie, matki chrzestne, o to, aby otrzymały wszelkie łaski za wstawiennictwem najlepszej Matki Marii Panny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby Ojciec posłał nam Ducha swojego, który nauczy nas całej prawdy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, prosimy Cię w imię Twojego Syna, abyś napełnił nas największym darem miłości i dopomógł nam żyć według słów Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiary z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne. Oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stoimy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego.
przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Naszą śmierć Twoją, Panie Jezu, uznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwały. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie. Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Dziękuję.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Wesel się Królowo miła, o ten, któregoś zrodziła. Zmartwychwstał Pan nad Panami.